promocja tego zdrowego stylu życia, aktywnego stylu życia, nad tym ciągle pracujemy. Witamy w programie Barwy Warmii i Mazur. Programie obecnym w kilku stacjach radiowych, w studiu Telewizji Kopernik i Radia Plus Jerzy Litwiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Lato 2017, takie pierwsze skojarzenie Jerzego Litwińskiego z tym, co już niestety, ale minęło. Moja odpowiedź może być tylko jedna. Centrum Rekreacyjno-Sportowe UKiEL, którym jako OSIR zarządzamy i do którego w zasadzie przenosi się od kilku lat całe życie wakacyjne. Potwierdzają to też statystyki, bo tylko w okresie lipca i sierpnia opiekę odwiedziło blisko 500 tysięcy osób. Jest to znakomita średnia, mimo tego, że pogoda przecież nie była najlepsza, a jednak właśnie to miejsce mieszkańcy, turyści wybierali jako takie główne miejsce rekreacji, wypoczynku. Pół miliona, czyli liczba wejść, tak? Mniej więcej, tak, czyli... to jest liczba osób, które weszły do obiektu w tym okresie, a jeżeli mówimy o całym roku, od początku stycznia, tych osób jest ponad milion. Jeżeli spojrzymy na Olsztyn pod kątem tej oferty sportowo-rekreacyjnej, to ona już się wyróżnia na tle województwa, jeżeli spojrzymy na Elbląg, na Ełk, na inne większe miejscowości? Na pewno jest bardzo różnorodna. W tej chwili możemy zaoferować mieszkańcom w zasadzie wszystkie formy rekreacji, sportu, bo posiadamy i baseny, i lodowiska, posiadamy obiekty otwarte, ścieżki rowerowe, ścieżki biegowe, ścieżki rekreacyjne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sportowego. Ta oferta jest bardzo szeroka i tak naprawdę, jeżeli ktoś chce uprawiać dzisiaj sport w Olsztynie, to dostępność obiektów naprawdę jest na bardzo dobrym poziomie. Trochę podsumowujemy sobie ten sezon letni, chociaż wskazujemy, że OSIR to już coraz bardziej, tak zarządcy OSIR też chcą, żeby postrzegać obiekty albo obiekty całoroczne. Jeśli chodzi o właśnie lato, jest to taki czas, kiedy jest w stanie ta plaża miejska obsłużyć jeszcze większą liczbę turystów i przyjezdnych? Czy to jest taki moment optymalny? Oprócz plaży miejskiej jeszcze również organizujemy kąpieliska sezonowe. Kąpielisko nad Skandą, tak, czy Słoneczna Polana. Poza tym samo centrum UKiEL to nie tylko plaża, ale również obiekty przy ulicy Sielskiej, Olimpijskiej. Coraz bardziej popularne, ale tutaj też znakomitą funkcję pełni akwasfera, która w tych dniach niepogody naprawdę notuje rekordowe frekwencje. W tym roku w jednym dniu lipca mieliśmy ponad 2000 osób w obiekcie, więc to są naprawdę bardzo duże ilości. I to jest to, o co nam chodziło, że w zasadzie to nie tylko słoneczna pogoda, nie tylko piękne warunki, ale również i troszeczkę gorsza pogoda, a my jednak mamy co do zaoferowania osobom, które chcą w sposób aktywny wypoczywać. Wakacje 2017, a wakacje 2018-19, co poprawić jeszcze, co Pan jako szef OSIR-u chciałby zmienić w tych obiektach OSIR-owych? To, co my już poprawiliśmy, to na pewno obsługa ratownicza, bo zatrudniliśmy ratowników sami jako OSIR, nie korzystaliśmy z usług firmy zewnętrznej i ta jakość bardzo się podniosła, wiele osób też podkreślało, że czują się bezpiecznie. Natomiast ja na pewno bardzo chętnie tutaj przyjąłbym taką sytuację, żeby jednak o wiele więcej osób wypoczywało w sposób aktywny, korzystało chociażby z wypożyczalni sprzętu pływającego, z którego można korzystać nie tylko w dni super słoneczne, ale nawet i troszeczkę gorszej pogody. Natomiast u nas te nawyki są takie, że jak nie świeci słońce, to już kajakiem czy rowerem wodnym czy żaglówką się nie pływa, to właśnie wtedy są znakomite warunki, bo jest na jeziorze trochę luźniej i o wiele można bardziej komfortowo z tego sprzętu korzystać. Myślę, że ciągle jeszcze tutaj właśnie promocja tego zdrowego stylu życia, aktywnego stylu życia, nad tym ciągle pracujemy i imprezy, które organizujemy, na pewno też się do tego przyczyniają. Co mówią turyści, którzy przyjeżdżają? Jakie oni wskazują jeszcze elementy, które chcieliby poprawić? Albo to, co, no bo czasami tak jest, że ktoś z zewnątrz zauważy coś, czego nie widzimy sami. Jeżeli chodzi o Centrum UKiEL, to na pewno jest tutaj problem dojazdu. Centrum UKiEL, które wiele osób uważało, że jest za bardzo rozbudowane, że za szerokie promenady, ścieżki, okazuje się, że gdyby było to dwa razy większe, również znakomicie by służyło, a nawet lepiej.
no ale wiadomo, na to nie mamy wpływu. Generalnie są bardzo zadowoleni z oferty, bardzo zadowoleni z obsługi, z tego, że w obiekcie jest zawsze czysto, że jest porządek, że jest bezpiecznie. Też tutaj wprowadzone zakazy, czy chociażby palenia tytoniu, czy spożywania alkoholu, też się ku temu przyczyniają, aczkolwiek wiadomo, z ich egzekwowaniem tak, nie jest łatwo, ale tutaj na pewno są duże też postępy. I chodzi właśnie o ten komfort, że przyjście nad jezioro Łukiel z dziećmi na pewno gwarantuje to, że te dzieci będą miały zajęcie. Zresztą podobnie w Akwasferze, która mimo, że jest basenem sportowym, to również zamienia się w obiekt typowo rekreacyjny i również jest w stanie taką rozrywkę zapewnić. Nasza rozmowa do obejrzenia na www.kopernik.tv. Jerzy Litwiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, był Państwa moim gościem. Marek Jarmowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.